Patrzcie na tego Dynamike'a. 150 łopek w górę i rozdaję 5 nowych karnetów. Żeby wziąć udział w konkursie na nowe karnety, napiszcie jakiś komentarz i dodajcie hashtag karnet. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Blefik. W dzisiejszym odcinku pora, abyśmy przeteleportowali się w czasie. A więc witajcie widzowie w Brawlu z 2019 roku. Jako pierwszy oczywiście sobie wpiszemy nazwę, no i jak nie inaczej trzeba wpisać oczywiście YouTube Blefik. No i jesteśmy teraz właśnie w menu głównym. Mamy tutaj przeróżne kategorie, ja bym sobie chętnie zobaczył brawlerów. Jak oni wyglądają, patrzcie na tego Dynamike'a. On nie przypomina kompletnie tego co teraz. Napiszcie w komentarzu, kto w ogóle grał, kiedy jeszcze był taki Dynamike w Brawlu. Dobra, te skiny widzowie naprawdę wyglądają całkiem ciekawie i mega staro. Na przykład stary El Primo, ale ja osobiście go pamiętam, bo grałem jeszcze w Brawla wtedy, kiedy był ten stary El Primo. Widzowie, nie mogę z tego. Zobaczcie tego Mortisa, jakie on ma zęby. Dobra, tego akurat się nie spodziewałem, że Mortis może tak śmiesznie wyglądać. Ja wam widzowie jeszcze raz pokażę i uwaga. No i oczywiście widzowie, mamy tutaj Brawl Boxy i Big Boxy, ale nie ma Mega Boxu. Mamy tylko dwa rodzaje skrzynek i zobaczcie jak te skrzynki w ogóle komicznie wyglądają. No dobra, teraz czas zagrać gierkę i ja sobie pójdę na duo i zobaczymy w sumie jak się duoski gra. No dobra widzowie, jest stara mapa. Ta mapa wygląda tak staro i w ogóle wszyscy tu szelkami grają, dlatego że ciężko się zdobywa jak na razie postacie. No nie wiem, trzeba tutaj mega długo grać, żeby zdobyć te postacie. Kurde, chcę sobie zniszczyć tą skrzyneczkę. Nie trafiłem w ogóle. Zobaczcie jak te Power Cube wyglądają. One wyglądają tak mega dziwnie. Ta w ogóle cała ta gra tutaj jest mega dziwna. I już idzie burza? Mega szybko, widzowie, minęło nie wiem 20 sekund, a tu już burza idzie. Poczekaj na mnie, poczekaj. No nie. On cały czas idzie i... Ej, przyszedł do mnie. Szkoda, że nie ma emotek, widzowie, wysłałbym emotkę. Teraz się tańczymy normalnie z moim teammate'em. No ale widzowie, teraz ja uciekam, no i ginę. Zabrało mnie, zdedałem od dwóch ziomeczków, 11 perkubów mieli w ogóle, ale dostaliśmy plus 4 pucharki. Ale dobra, już widzę aleję zadymiarzy i widzowie, musimy wbić 5 pucharków i wbijamy Brawl Boxa. Otworzę go zaraz przy was, daty po filmie, ale zostawcie od razu łapkę w górę, bo jestem widzowie mega chory, a nagrywam dla was ten film i widzicie jak się staram. Dobra, mamy drugą rundeczkę, znowu gramy strzelką. No, kto by pomyślał, tak szczerze, to raczej innych zadymiarzy niż strzeli nie trafimy, ewentualnie Colta. No bo tutaj, no nie wiem, ciężko się strasznie widzę wbija, ciężko się wbija. Colt może mnie zabić mega szybko. Jeszcze ulta, ult, uciekaj. Bleficzki. Dobra, widzę, trzeba zrespić mojego teammate'a, mamy 3, 2, 1. Nie dałem rady. Ale mamy plus 4 pucharki i otwieramy teraz Brawl Boxa. Pięknie, klikamy to i uwaga, czy będzie jakaś postać? No nie ma. Mamy tylko jeden itemek i punkty do Shelly. No w sumie nic innego nie mogłem trafić. I dostałem jeszcze darmowego Brawl Boxa w sklepie, otworzymy go sobie w tym momencie i uwaga, proszę, chciałbym trafić... No dobra, nie powiedziałem nawet co chcę trafić, a i tak nic nie trafię. Bo trafiliśmy widzowie 13 punktów do Shelly. Możemy ją ulepszyć swoją drogą i mamy coś bonusowego. I to są gemy. Ej, podwajacze żetonów. Ale ładnie w kiedyś wyglądały podwajacze żetonów. Szczerze, lepsze niż teraz. Widzę, czas ulepszyć naszą szelkę, ulepszymy jej punkty. I dobra, mamy szelkę w ogóle na drugim poziomie. A teraz przejdziemy sobie na solo. Zagramy solo i zobaczymy jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że przynajmniej jakieś top 3. No nie wiem, możecie obstawiać teraz w komentarzu, jakie miejsce zajmę. Dobra. Zaczniemy sobie, widzowie, szybciutko od skrzyneczek. Na solówkach myślę, że nie będzie trudno. I w ogóle Piperkę tu widzę. Mikołaj ma Piperkę. No nieźle, Mikołaj. Gratuluję, że ci się udało na starym Brawlu już mieć Piperkę tak szybko. Fajnie było tą Piperkę dosięgnąć, ale ona chyba... Chyba nam ucieknie. Dobra, nie próbujemy widzowie, nie próbujemy. Dobra, widzę, że tu ludzie się teamują na środku. Ja też się z nimi teamuję, siema. To jest szelka maloła w ogóle. Dobra, chyba zabiję szelkę. A dobra, Piperka mnie postrzeliła, jo, bo 600 HP, dobra, uciekamy. Zdaj, nie możemy zginąć, nie możemy zginąć, my musimy top 3 zająć, bo ja wam obiecałem, że przynajmniej top 3 będzie. I jak obstawiliście, że zajmę trzecie miejsce, to chyba już mam prawie gwarantowane, bo jeszcze jedna osoba musi zginąć i mam gwarantowane. Patrzcie, Nita. No nie, ta Nita mnie wyczaiła, że ja tu jestem, dobra, pójdziemy sobie do góry, bo ja widzę, nie chcę kompletnie zginąć. Dobra, ta Nita mnie widzi, nie? Ta Nita mnie widzi, ja w nią będę strzelać, tylko jest widzę taki problem, że... No, ja tutaj nie mogę się za bardzo ruszać i... Dobra, deadam, ja uciekam, ja widzę, uciekam, jeszcze Misiek, Nity chce mnie zabić, nie? Misiek chce mnie zabić. Dobra, zdedałem, w
widzowie, nawet trzeciego miejsca nie zająłem. No dobra widzowie, ja wam jeszcze pokrótce, szybciutko przedstawię tutaj inne opcje, których wam jeszcze nie pokazywałem. Bo grać gierek już nie będziemy, no mamy w sumie tylko 4 tryby łącznie. I w ogóle Robot Rumble, nie wiem czy obecnie jest Robot Rumble, raczej nie, bo on był za bilety, a biletów obecnie nie mamy. W sumie to nie pamiętam nawet. Ale tak, ale mamy tutaj normalnie zespoły. Te zespoły już wtedy były w Brawlu, więc mega spoko. Klany, chodzi mi o klany oczywiście. Mamy normalnie w ogóle widzę level. Nie wiem czy obecnie w tej chwili mamy levele, ale mam tutaj pierwszy level jak widzicie. I pamiętam, że kiedyś jeszcze jak ja grałem w Brawla w 2019 roku, to były właśnie te levele, a teraz chyba ich nie ma. I mamy oczywiście tutaj topeczkę. Zobaczymy jaka jest topeczka. W ogóle globalna topka to jest 42 tysiące pucharków. Ktoś ma widzowie na stary Brawl Starsie. Jeśli chcecie wiedzieć jak grać w takiego Brawl Starsa, to musicie dostać 500 łapeczek w górę i ja wam robię poradnik jak zagrać w tą grę. I w sumie w tym odcinku byłoby to na tyle. Wiecie co robić i do następnego odcinka. Cześć.